Ale mi kurzy, bo to parkizie, nie? Ale czekam jeszcze kurwa za jedną. Jestem chory. Znowu otwieram puszkę Pandory, nie? Nóż, tu patrz. Zacznijmy jak nóż. Zacznijmy od tego pudełeczka. Pierwszy na nóż, nie? Części, jeszcze raz części do mojego robota, którego w końcu muszę zacząć składać. Drugą rzeczą będzie booster, Eurota kart. Zobaczmy, co tam w środku jest. Paczka to paczka, nie? Do przodu, dobra. No to jedziemy. Co mi tam dali? Teraz paczka numer 3. Tam, tadam. Tak, mam. Mam nadzieję, że są baterie. Teraz to co myślę. Kurde. Coś wyleciało. Wtyczka. Halo, jest tam to? Pudełeczko wygniecione. Jest Made in China. Mikrofon. Tego tatuszko. Mamy baterie? Jest wyłącza. Dobra. Już wiem. A to dali mi do tego. Zobaczmy, jak to działa w ogóle. Tak, to dla pana, żeby mógł wyjść sobie na ulicę, nie? I zaczepiać ludzi. Tak, właśnie to dla niego kupiłem. Specjalnie są dla niego. Chyba tak, nie? Tak, myśli. Tak. Już tak. Jakoś tak, dobra, dobra. Tak tylko improwizuję. Raz. Raz, raz, raz. O! Idealny głos dla pana. Ha! Pana nie jest źle. Będzie słuchać? Pana? Idealny pana, nie? Dobry. Tak jakoś to będzie brzmieć. Tylko muszę po prostu głośno mówić, albo dać bliżej mikrofon. No. I teraz rzecz, na którą czekałem długo w chuj. Ponad 3 tygodnie. Jest to... nowa bluza dla pana A. Bo w tym płaszczu naprawdę się nagrywa, jest kurwa w kur wygląd. Zobaczmy, jak ona wygląda. Dobra, teraz już. Obrazajka wygląda otóż tak. Jak to wygląda? Ela. Z kolejnymi dwiema paczkami pomoże mi Mad Demonek. Siemaneczko, witam serdecznie. Na samą paczkę dostałem od mojego starego przyjaciela i braciszka Mikiego. W ogóle dzięki chłopaku. I oto co dostałem od niego. Dostałem taki pakiecik. To z tego togepi. Wow, co ty mówisz? Pokaż. Nie. Kupił to, bo był żółty. Dzięki. Powiedz to, ale świetny jest. Duchy mój nowy, miałem się tym się bawić, są. O kurde, ja, bo ci go nie oddam. A nie no, jest genialny, naprawdę. Ja nie mogę, dobra, ci go nie oddaję. Tam wygląda.
No dobra. Ale go sobie gdzieś tam. Zobaczę. O! Tutaj. Było sprawia nawet. Tam. No, mogę zakupić już. O! Tu gdzieś. O! To się dobrze. Świetne, naprawdę. Ty się tu chyba do niej bawisz. Po nocach. Tak jak tą śmiercią. Dobra. No nic. Zostałem jeszcze. Dwa pokebole. W jednym jest figurka Pikachu. A to jest Pikachu marynarz? No. Jo, proszę mi pokazać. No. No, genialny, kurde. Chyba, że kisał, usiądź na chodnik, postawić się tam na półce? Jasne, że tak. O. Ale nie chcę stać. Dobra, jest podparty. Podparcie. Drugi pokebol. Co trzeba zrobić, żeby dostać pokebola? To tak, no. Dobra. Jezu. Dobra. Ja wiem, że zachowam bezpieczną odległość. Jak? Pusty? Jest to pusty, no. Czy to jakaś skarbonka? Pusty. Miki się nie obrazi, wiem o tym. Miki byłby pewnie za. Miki, tego pokebola, nie? Wręczam Madamkowi. O ja, naprawdę? Jako, preze- jako, preze- jako prezent od ciebie. O ja, nie no, wielkie dzięki. Miki, masz browara u mnie, także to nie jest całkiem ten. Nie, nie no, genialny jest, dzięki. Kolejną rzeczą, jaką dostałem Mikiego, jest to, Pokemonego. Co to jest? To jest Skrullu. Jo, to już to powiedziałem. Proszę mi pokazać. Nie Pokeball spadł. Nie. Co tu się dzieje? No musimy go złożyć. My to damy radę to złożyć? Teraz instrukcja. O, panie, to wygląda na skomplikowane. Byłem w alkoholowym cukulu w damostym haju i gdzieś pod wodę skupiłem swój klucz do raju. Obudziłem się na zając, przeminęło światłem spokojnie. Już nie zasnę, bo tak jak i wy wpadłem w losu pułapkę, gdzieś nie skończę z winem na ławce. Bo pierdolę, biorę tupę w kroki i ruszam za swoimi marzeniami. Nie chcą dać tego klucza, sam go znajdę i zabiorę. Przecież to jest chore, nic z nieba nie spada. Nie zamierzam się skradać, a że różnie się okłada. Tu gdzieś rządzi szatan, jedyny sposób na przeżycie to zaciśnięta pieści i atak. To zaciśnięta pieści i atak. Aha, aha. To zaciśnięta pieści i atak. No, udało nam się. Po ciężkich próbach, walkach. No, no tak. To jest genialny. Kładę go oczywiście na płaszczyzno. No i ostatnia paczka. I idziemy dalej. Trzeba sobie paczkę z Loot Questu. To i na przyswoi. Piotruś w akcji? Oczywiście, Piotruś. Spadam się tam. Ja bym kiedy nie mieszkał, tak żeby miał gdzie mieszkać. Zobaczmy, co nam przyszło. Jakieś te. Możesz sobie dorzucać Pikachu, jak chcesz. Tu jest złamy temat. Patrz. To pokaż Dymkowi. Wow, ładnie. Prezencie dostajemy na kartę. Dostałeś kartę? Pokaż. Slakota. Jo! Zlepkę. Loot Questu. Tak, zresztą. Zwane ogólnie na karty. Zatem. Więc. No zajebiście. Zobaczmy, co oni dostają. Jest. Pierwsze karty? Nie pierwsze. Wiem, że nie pierwsze. Taki oto albumik mini na karty. No taki kieszonkowy widzę. No to bardziej jest coś jako zdoba. Coś tam powodzisz. I oczywiście busterek. To zaraz coś chcesz w środku. Czy coś cennego. Jaki to taki darz tutaj.
Na to robić, tak nie zrobić. Nic w życiu. To jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. O! Jest. Holo. I... Weźmy kartę i taką. No i pięknie. I co, trafiliśmy coś fajnego? Co? Zostawiacie suby, łapki w górę. Matemkowi też będzie zostać suba. A jak? Łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnej części Pandory. Eda. Aby szatan.